Po trzyletniej przerwie na korty klubu sportowego Morawia powrócił turniej tenisowy. Była to już siódma edycja zmagań tenisistów, a ci walczyli przez dwa dni o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Morawica. Ideą turnieju była popularyzacja tenisa. Po trzech latach na korty do Morawicy powraca nareszcie turniej tenisa. Tak, właśnie w tym roku udało się ponownie zorganizować turniej tenisowy. Tym razem w innej trochę oprawie, bo nie jest to turniej o puchar wójta gminy Morawica, tylko jest już to turniej o puchar burmistrza miasta i gminy Morawica. Stąd na pewno też inne jakby trochę spojrzenie na ten turniej. No, bardzo miło i sympatycznie ponownie się tutaj spotkać z tymi, którzy grają, którzy bardzo chętnie wrócili tutaj na korty, na ten turniej. Także na pewno jest jakby bardzo pozytywny odbiór tego turnieju, który powraca tutaj na korty w Morawicy. Siódma edycja o Puchar Burmistrza miała jednego bohatera, Jerzego Piwko, który zarówno w grze pojedynczej, jak i w podwójnej wspólnie z Wiesławem Stępniakiem wywalczył tytuł najlepszego tenisisty ziemnego miasta i gminy Morawica. Turniej rozpoczął się już pierwszym meczem w piątek 7 września, a zakończył po 23 godzinach sportowych zmagań w niedzielny wieczór. W rywalizacji singlowej uczestniczyło 12 zawodników. Oprócz zwycięzcy na podium stanęli także Bartek Janik i Roman Jagodziński. W grze podwójnej podium uzupełnili Roman Jagodziński i Kamil Kozakiewicz, zdobywcy wicemistrzostwa oraz brązowi medaliści Ireneusz Piasecki i Artur Adamiec. Oczywiście turniej nie odbyłby się bez fachowej pomocy i współpracy w organizacji eksperta tenisowego Zdzisława Zięby, a także bez perfekcyjnego przygotowania kortów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy. Panie burmistrzu, po trzech latach turniej tenisa nareszcie wraca do Morawicy. No tak, można powiedzieć, że nareszcie. Cieszę się bardzo, że wielu zawodników, którzy przed laty grali tutaj na tych kortach tenisowych, z powrotem grają, czyli są w doskonałej formie, po prostu trenowali gdzie indziej. Turniej jest takim spektakularnym wydarzeniem, natomiast nam bardzo zależy na tym, żeby przyciągnąć tutaj młodzież, przyciągnąć dzieci. Stąd planujemy uruchomienie takiej szkółki tenisowej. Korty doprowadziliśmy do porządku, no i szukamy trenera. Okazuje się, że wcale nie jest łatwo znaleźć jakiegoś takiego trenera, który by mógł się zająć szkoleniem młodych ludzi. No cóż, wiemy, że bardzo popularna jest piłka nożna i tutaj mnóstwo dzieci trenują nas piłkę nożną. Tenis ziemny jest taką trochę dyscypliną niszową, można powiedzieć. Nawet ograniczoną ze względu na to, że no jednak tylko w deblu czterech zawodników może grać, w singlu tylko dwóch, więc no na to potrzeba dużo czasu i nie dotyczy to wielkiego grona. Był taki trochę większy ruch i zainteresowanie, kiedy Agnieszka Radwańska wygrywała. Teraz trochę jest gorzej, ale myślę, że z powrotem pojawią się jakieś gwiazdy w tenisie tym krajowym, a to zawsze przyciąga takich młodych adeptów, bo jednak no, w tym zawodowym, wielkim tenisie pieniądze, które zarabiają zawodnicy, robią wrażenie i marzyłoby mi się, żeby również tutaj takie sławy na tych kortach, które tutaj u nas są, wychowały się i kiedyś wyrosły. Podczas turnieju można było podziwiać piękną grę i wspaniałą sportową rywalizację. Jak zgodnie podkreślano, w tenisa może grać każdy, niezależnie od wieku. A co daje gra w tenisa? No na pewno rozwój fizyczny, na pewno kondycję, na pewno też jakby samą wolę walki. Tak, tutaj nie można liczyć na partnera z drużyny, tylko trzeba po prostu samemu walczyć, więc to też jakby kształtuje trochę charakter pod kątem takim waleczności. Także myślę, że tutaj wiele aspektów można uzyskać grając właśnie w tenisa. Według uczestniczących w turnieju zawodników gra w tenisa ziemnego daje nie tylko satysfakcję i przyjemność, ale przede wszystkim doskonale rozwija szybkość oraz ogólną sprawność. Wszystko to mieszkańcy miasta i gminy Morawica mają możliwość trenować tu na miejscu na kortach ziemnych klubu sportowego Morawia.